Opowiem o naszym kwartalniku, wydawnictwie zupełnie niezwykłym, które się ukazuje od roku 2013, od grudnia. Niebawem ukaże się trzeci już z kolei numer specjalny poświęcony protestantyzmowi z Marcinem Lutrem na okładce. Ten numer nie jest objęty prenumeratą. Będzie on 23 lutego i pewnie 22 lutego rozpoczniemy sprzedaż tego kwartalnika. Następny będzie numer starożytny. A tutaj, proszę Państwa, ponieważ każdy numer poświęcony był do tej pory jakiemuś krajowi, a formuła ulega teraz przebudowie, więc chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali o tej przebudowanej formule. Numery poświęcone państwom. To jest numer hiszpański z jesieni tego roku. To jest numer rosyjski z wiosny roku ubiegłego. Jeden z najlepszych, który się już w zasadzie kończy. A teraz, proszę Państwa, mamy numer bolszewicki, poświęcony rewolucji, ponieważ była rocznica rewolucji, i mamy numer bolszewicki z fantastyczną, jak zwykle, nieoczywistą okładką, ponieważ nie lubimy oczywistych okładek, nie lubimy łopatologii, nie lubimy syntez, uwielbiamy za to nieoczywiste, narracyjne okładki pełne zagadek i tajemniczych treści. I taka właśnie jest ta okładka. Oczywiście Tomek Bereziński jest jej autorem. Uroda tego periodyku, proszę Państwa, polega na tym, że oprócz autorów, którzy są związani z naszą stroną Szkoła Nawigatorów, z naszym blogowiskiem, a także autorów, którzy z tym blogowiskiem sympatyzują, są tu drukowane teksty archiwalne, które nie były publikowane nigdy albo bardzo dawno temu, i są tu drukowane tłumaczenia, które w polskim języku nie były opublikowane, nie ukazały się też nigdy. Nie ma takiego momentu, żeby można było znaleźć. I tutaj mamy dwie takie rzeczy. Mamy fragment wspomnień Sir Johna Henry Williamsa, który nazywa się Cesarz Mikołaj II, takim jakim go znałem. I materiał drugiego angielskiego dyplomaty George'a Buchanana, fragment jego wspomnień dotyczący rewolucji w Rosji. To są rozmowy tego pana z politykami rosyjskimi, które dotyczą polityki rosyjskiej wobec Polski. Nazwanie tego makabrą to jest eufemizm, bo to jest rozmowa o tym, w jaki sposób robi się irredentę na terenie jakiegoś kraju, po co się ją robi, jakie są cele polityczne tego rodzaju zawirowań, jakie są koszta i jak to się kończy dla ludności miejscowej. Ja szczerze Państwu to polecam i tym wszystkim, którzy są zwolennikami szarży na wroga z podniesioną szablą i głośnym okrzykiem. To bardzo trzeźwiące, jak sól trzeźwiąca, bym powiedział. Przybywa nam autorów, przybywa ciekawych treści. Oprócz numerów, które się ukazują w cyklu periodycznym, takich jak te, znaczy ten akurat jest specjalny, mamy numery specjalne, to są numery, które się ukazują co kwartał, do tego mamy numery specjalne, tu mamy jeszcze jeden numer specjalny poświęcony Kościołowi Katolickiemu, a tak naprawdę herezja. Powiem słów kilka o tym, ponieważ mam trochę obsesji, które mnie dręczą od bardzo dawna i z którymi nie umiem sobie poradzić. I jak dawno temu przeczytałem cykl powieściowy Maurice'a Adriana pod tytułem Królowie Przeklęci i zainteresowałem się postacią kanclerza Wilhelma de Nogaret oraz jego rzekomym czy też rzeczywistym heretyckim pochodzeniem, to już nie zszedłem z tego tematu, a ponieważ mam ograniczone możliwości, bo też jestem zajęty, więc nie mogę sam tej sprawy zbadać, to zleciłem to komuś. Zleciłem to naszej tłumaczce, pani Kasi, znakomitej. Pozdrawiam panią Kasię. Proszę Państwa, pani Kasia z Gdańska przetłumaczyła Hipolita Korwina-Milewskiego, nigdy nie opublikowane w języku polskim dzieło Śmiertelne niebezpieczeństwa rewolucji rosyjskiej. To jeszcze a propos tego numeru bolszewickiego. Pani Kasia się do nas zgłosiła. Po rozmaitych dogoworach w końcu nawiązaliśmy współpracę. To jest pierwszy efekt tej współpracy, a będą dalsze. Jesteśmy tak umówieni, że jak Pan Bóg pozwoli i będziemy zdrowi i wszystko będzie spokojnie, to co roku pani Kasia przetłumaczy dla nas z języka francuskiego jakąś pracę, już to Hipolita Milewskiego, już to Emanuela Małyńskiego. Po prostu w rocznym cyklu. Taki będzie kolejny periodyk, tak? Tylko że nie będzie to oznaczone, bo będzie to po prostu książka. Co roku pani Katarzyna
przetłumaczy dla nas książeczkę, która nigdy nie była publikowana w języku polskim. Powtórzę jeszcze raz. Proszę Państwa, jest taka ilość polskiej publicystyki politycznej pisanej przez Ziemian w języku francuskim przed I wojną światową, że to jest hańba, że my tego nie znamy. To jest hańba. Ja pomijam rozmaite, jakby to powiedzieć, ograniczenia osób, które to pisały, ale jeżeli idzie akurat o Hipolita Korwin-Mikulewskiego, to o żadnych ograniczeniach mowy być nie może, proszę Państwa. Dobrze, odkładamy. Pani Katarzyna. Odkładamy to i wracamy do Wilhelma de Nogaret. Pani Katarzyna intensywnie poszukiwała jakichś tekstów w języku francuskim, ponieważ jest tłumaczem z języka francuskiego, dotyczących właśnie katarskiego pochodzenia i związków, jakie miał z herezją Wilhelm de Nogaret. I proszę Państwa, znalazła jeden tekst z 1942 roku. Jeden tekst w języku francuskim z 1942 roku. Uzyskaliśmy nie bez trudu pozwolenie na opublikowanie tego tekstu. Akurat tłumaczył go kto inny, bo pani Kasia była zajęta. On jest w tym numerze. O tym, że Wilhelm de Nogaret, człowiek, który jest osobiście odpowiedzialny za likwidację zakonu templariuszy, to jest syn i wnuk Katara. A jeżeli tak jest, to znaczy, że cała historia zarówno herezji, jak i procesu templariuszy jest opowiedziana w sposób kłamliwy. Jest nieprawdą, bo to jest historia o tym, że herezja zwyciężyła i zlikwidowała jedyną zdolną jej się przeciwstawić organizację, czyli templariuszy. A człowiekiem wytypowanym do tej likwidacji został właśnie Wilhelm de Nogaret. To jest moja interpretacja, można się z nią nie zgadzać, można polemizować, nie przypuszczam, żeby ktokolwiek to zrobił, od razu powiem. Ale to jest wdzięczne pole do rozważań, proszę Państwa. Zachęcam. Specjalny numer Szkoły Nawigatorów z lata, z września ubiegłego roku. Kolejny specjalny numer bolszewicki z grudnia tego roku. A teraz w związku z tym, że formuła ulega zmianie, no to będziemy mieli numer starożytny. Ja już nie mogę tego robić, więc ci, którzy czytają Szkołę Nawigatorów, na pewno kojarzą takiego publicystę, który używa niku Stalagmit, to jest nasz kolega Szymon. On został przeze mnie mianowany redaktorem naczelnym tego kwartalnika i teraz cała odpowiedzialność za jakość i formułę spoczywa na nim. Mam nadzieję, że on się z tego wywiąże, bo to jest znakomity zupełnie facet o niezwykłych zdolnościach i niezwykłym poczuciu odpowiedzialności. Także wierzę w sukces, ponieważ on jest archeologiem, więc zaczęliśmy od numeru starożytnego, potem będziemy mieli numer ukraiński, mam nadzieję, który ja mu trochę pomogę zrobić, a następnie zrobimy sobie, znaczy tak jest moje marzenie, bo być może Szymon będzie chciał zrobić coś innego, natomiast ja bym chciał, żeby powstał numer nawigatora poświęcony relacjom Londynu z Moskwą. Ponieważ wydaliśmy kiedyś numer brytyjski, gdzie zajęliśmy się trochę kompanią, ale tak na pół gwizdka, kompanią moskiewską. Jak ja mówię kompania, to znaczy, że chodzi o kompanię moskiewską, nie o kompanię Zatoki Hudsona, nie o dalekowschodnie kompanie. Kompania to kompania moskiewska. Zajęliśmy się trochę kompanią, ale za mało. Więc trzeba poświęcić cały numer relacjom Moskwy z Londynem, bo ten numer brytyjski sprzedał się w rekordowym tempie. W zasadzie po 2 miesiącach już go nie było. To po prostu tylko zafurczało i nie było numeru. I teraz ludzie dzwonią, gdzie jest ten numer? Gdzie jest? Jego nie ma od 2 lat, proszę Państwa, i nie ma go nigdzie, więc nawet nie ja go nie mam. Biblioteka Allegro, niech kto chce, próbuje go znaleźć. Natomiast no, uważam, że trzeba to powtórzyć, dlatego że, tak jak powiedziałem wcześniej, musimy uszczegółowić narrację, czyli musimy zejść o to piętro niżej i ujawnić te treści, które i tak są jawne, bo to nie jest tak, że my ujawniamy jakieś niesłychanie tajne rzeczy. Tak? W ogóle nie ma rzeczy tajnych, umówmy się. Ujawniamy, są rzeczy na chwilę ukryte. Ujawniamy rzeczy, które są dostępne, natomiast są dostępne z pewnymi trudnościami. Tak? Staramy się te trudności pokonywać i te treści prezentować. Ja tutaj jeszcze wrócę do tego rosyjskiego nawigatora, bo to jest mój ulubiony tekst chyba w ogóle w całej historii Szkoły Nawigatorów. Tekst napisany przez Jacka Drobnego, który się nazywa Ilja Muromiec na wyjeździe integracyjnym. Ci, którzy znają styl Jacka i też trochę charakter Szkoły Nawigatorów, to już się pewnie domyślili, że to jest o wyprawie Piotra I, cara Wszechrusi, na zachód. Ilja Muromiec, siłacz, trochę głupek, trochę poczciwina,
bohater narodowy Rusi, który dzięki swojej sile pokonuje wrogów. No więc podobnie jest z Piotrem. Oczywiście Jacek demaskuje tutaj i dewastuje całkowicie ten mit Piotra, który wyrusza na zachód po to, żeby się uczyć w holenderskich stoczniach. No, on tam był, cała podróż trwała półtora roku, a jego najważniejszym portem docelowym był Londyn, gdzie on po prostu pojechał złożyć hołd Wilhelmowi Orańskiemu. Tak? My, proszę Państwa, musimy sobie zdawać sprawę z pewnych proporcji. Osadzenie na tronie Piotra, to jest efekt porozumienia, jakie Londyn zawarł z Amsterdamem. Tak? Jak to powiedział jeden z kupców holenderskich, wiemy już, kto będzie królem Tartarii. Tak? Chodziło o Piotra. Amsterdam wystawia swojego człowieka, który obejmuje koronę brytyjską. Tak? Jest to Wilhelm Orański. Ląduje w Anglii z flotą i armią trzy razy liczniejszą niż osławiona wielka armada hiszpańska, która miała się 200 lat wcześniej rozprawić z Elżbietą, ale nikt o tym nie mówi, prawda? Bo to jest ten dobry, kochany król, który zaprowadza protestantyzm na wyspie i niweczy starania Stuartów o powrót do katolicyzmu. No więc to właśnie jemu podporządkowany jest Piotr I i ma on, jakby to powiedzieć, no, wąskie bardzo pole manewru. I sporo ograniczeń. Poza tym, jak to słusznie zauważył Jacek, to jest Ilja Muromiec, tak? Czyli to jest człowiek pełen deficytów, który został przez otoczenie dworskie wykorzystany, a następnie do czegoś użyty. Pamiętamy, że Piotr nie dożył sędziwego wieku, że on zmarł, miał chyba 51 lat w wyniku pewnej afery. To znaczy kazał aresztować jednego z kozackich atamanów, który ponoć dysponował jakąś gotówką pożyczoną w Londynie. Tak? Nie wiadomo, co się z tymi pieniędzmi stało. No więc historycy też nie potrafią wyjaśnić, bo jak mi jeden z nich powiedział, proszę pana, pan nadinterpretuje, bo nie ma na to papieru. No na wiele rzeczy nie ma papieru, a od tego jest literatura i od tego jest umysł, żeby sobie do tego jakąś historię dosztukować. Każdy ma prawo. Moja jest taka, że nierozumny car w pewnym momencie przesadził i zdawało mu się, że coś może i po prostu próbował, jakby to powiedzieć, zagospodarować te londyńskie pieniądze. Aresztował w tym celu atamana Połbotoka, który umarł w więzieniu, a miesiąc później umarł sam Piotr I w okolicznościach powszechnie nazywanych nierozpoznanymi. Takie to są historie, proszę Państwa. Szczerze zachęcam, bo to jest jeden z lepszych numerów i właśnie się kończy. Ponieważ tych starych numerów już w ogóle nie ma. Właściwie są teraz dostępne tylko od 12. 12 to jest szkocki, 13 holenderski, 14 rosyjski, 15 czeski, 15 czeski i 16 hiszpański, a bolszewicki mamy trochę pomyłki w numeracjach, ale nie będę teraz o tym opowiadał. W każdym razie jest 18 numerów w sumie. To pokażmy jeszcze ten holenderski, bo on się wiąże z rosyjskim, ponieważ to jest właśnie ten poziom, proszę Państwa, na którym ja bardzo lubię przebywać, to znaczy poziom ustaleń finansowych. Jeżeli robimy tekst o Holandii i o bankach Amsterdamu, numer o Holandii i o bankach Amsterdamu, to następny musi być o Rosji, tak? I musi być tam tekst o Piotrze, bo to się wszystko ze sobą ściśle wiąże na najistotniejszym finansowym poziomie. Dziękuję Państwu.